Elo 120, jestem Trisusa, to jest kolejny odcinek z naszej serii Jesz na Ferajnie. Słuchajcie, mordeczki, jeżeli ktoś z was się orientuje tak w miarę dobrze naprawdę w Ferajnie, to wie, że chyba, bo to nie jest w sumie nic pewnego jeszcze, na Ferajnie grasuje jakiś bandyta. Patrzcie na to, ja nie rozumiem, co to jest w ogóle. Ja nie mam pojęcia, co to może być, ale ktoś, ten właśnie ów bandyta, rozwalił mi moje akwarium. Rozwalił mi też zagrodę świnek. Teraz wszystkie świnie są w moim akwarium i ja nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje, dlatego że to jest naprawdę dla mnie bardzo głupia sytuacja, gdy świnie z mojej zagrody pasą się w akwarium i ktoś to zrobił i ktoś tego nie naprawił. To jest karygodne, ale słuchajcie, na samym początku jeszcze, zanim rozpocznę odcinek na dobre, no to chciałem wam podziękować za 3000 łapek pod ostatnim odcinkiem i dzisiaj zróbmy z tego 5000. Zostaw łapkę w górę, sieknij ją tak, uderz w ten, w łapkę w górę. Ja wtedy naprawdę będę bardzo, bardzo zadowolony. Także subskrybuj kanał, dzwoneczkuj, dlatego że jak subskrybujesz, dzwoneczkujesz, no to nie przegapisz oczywiście żadnego odcinka z naszej cudownej serii. Minecraft? Znaczy jesz na Ferajnie. Jesz na Ferajnie, tak. Okej, z Enzim ostatnio wyprowadziliśmy się z domku Nuba. Jak ktoś nie widział jeszcze, jak się wprowadzaliśmy z Enzim do domku Nuba, no to może zobaczyć poprzedni odcinek. Tam zrobiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy w środku. Ale dobra, bez owijania już dalszego w bawełnę, trzeba na samym początku zająć się tą sprawą. Trzeba by było ogarnąć, kto tak naprawdę to zrobił. Kto zniszczył mi moje akwarium. Ja chyba mam pomysł, co ja zrobię. Ja założę minecraftową policję. Minecraftową policję trzeba będzie zrobić może jakiś... O, wow. Ej, jak one wybuchną mi tutaj, to ja nie wiem, co zrobię. I mi chyba... Nie! Wow, to była ekscytująca walka, naprawdę, to było naprawdę okropne, ja nie lubię tak walczyć. Dobra, no to trzeba będzie w takim razie zrobić policję. Pierwsza policja na Ferajnie, chyba nie było wcześniej żadnej policji, tak mi się przynajmniej zdaje, aczkolwiek nie mogę być tego do końca pewien. Gdzie można by było zrobić policję? No Yakimozo w ogóle nie gra, to zróbmy... Co się dzieje? Świnie się topią? O nie, ja muszę ratować moje świnki! Przecież one tutaj wszystkie zdegną za chwilę, a to... Nie, no ja mam je od po prostu pierwszego odcinka Ferajny praktycznie i teraz mają mi zdechnąć? Tylko dlatego, że jakiś bandyta stwierdził, że o, zniszczę sobie świnie, zniszczę sobie farmę. Nie! To ten szkielet je zabija! O co chodzi w ogóle? Kurde, no... Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ja nie wiem, jak ja mam wyłowić moje świnki z tej wody. Czemu szkielet zabija moje świnie? Czy tutaj jest creeper? Gdzie jest? Słyszałem creepera. Zostaw moje świnie, rozumiesz, typku? Wyłaź z mojego akwarium w ogóle. Ty nawet nie jesteś istotą, kurde, żywą. Ty też nie jesteś nawet istotą żywą. Jesteście obydwoje jakimiś niedobrymi panami z morza. A szkielet to w sumie nawet nie z morza, ale dobra, świnie, słuchajcie, świnie. Musicie umieć stąd się wydostać. Widzicie, przez to, że ktoś mi wysadził jednego creepera, teraz drugi creeper jeszcze wybuchł. Co to ma być? Czy świnie nie potrafią wpłynąć sobie tutaj? O nie... Dawaj, chodź, wpłyń tu. Da się tu wpłynąć. No nie. Te świnie naprawdę nie są w stanie w żaden sposób wypłynąć z wody. One chyba będą skazane na zawsze na to akwarium. Chociaż... Może to przez te wiry wodne. Może to przez to. Bo ja widzę, że ta woda jest taka rwąca jakaś i one nie potrafią przez to pływać. O, udało mi się. Ciekawskie świnki, chodźcie do mnie, ciekawskie świnki. Czemu ona nie idzie? Idą, uda mi się załatwić kolejną plantację świń na moim tutaj tym
O, dobra, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Chodźcie, świnie, chodźcie. Patrzcie, jaka garstka mi została. Pamiętajcie, one aż się bagowały, tyle było tych świń. A w tej chwili jest ich tak mało, że no kurczę, ja nie mogę. Chwila. Musimy zrobić jedną rzecz. Albo... Dobra, niech one sobie chodzą. Ważne, że nie są w akwarium. Miałem zrobić tu policję. Komisariat policji, no to trzeba będzie zrobić... Nie wiem w sumie z czego jeszcze. Fajnie było z jakichś niebieskich bloków, ale... O, właściwie jesteśmy w stanie zdobyć niebieskie bloki i to na lajcie, jak mam być szczery. Bardzo łatwo możemy zdobyć niebieskie bloki, ponieważ mamy coś takiego. Mamy w naszym podziemiu domku nożyce. Dobra, teraz skorzystam z tej sytuacji beznadziejnej i dostanę się szybko do podziemia domku. Dobra, tutaj mamy bardzo dużo lapisu. Naprawdę tyle lapisu, że na enchant tego by nie wydał nawet król Minecraft. Wiecie, to by było trudne nawet dla króla Minecraft, ale no, zobaczymy. Będziemy mogli przebarwić niedługo owieczki. Dobra, czy ja mam już te? Tak, mam już te. Dobra. Więc teraz trzeba popłynąć do kogoś, kto ma w sumie te łódki różne, te owieczki, znaczy się. Co to w ogóle jest? Ja nie wiem. Dobra. Jakiś statek. Statek by nam się przydał. Jakiś statek by się... O, jaka ładna ryba. Chwila, czy ja ją mogę... Ja chcę ją złapać. Bardzo ładna. Trzeba łapać ryby zresztą do mojego akwarium już. O. O, dobra. Mamy dwie takie rybki nawet. Bardzo fajnie. Warto jest łapać ryby do akwarium, no bo właśnie trzeba będzie odrodzić nasze akwarium, bo w tej chwili, jeżeli ktoś z was ogląda tak moją serię na bieżąco, no to jak ogląda ten odcinek, to wie, że jest zniszczony. Nie, strasznie głupią rzecz powiedziałem. Mówię o czymś, że jak ktoś ogląda moją serię na bieżąco, to wie, a przecież to jest ten odcinek, w którym się tego dowiadujecie. Dobra, przestaję gadać głupoty, skoncentrujmy się. Czy Enzi ma coś, co by mi się przydało tak naprawdę? Co tu jest w ogóle? Co on tutaj zrobił? Co?! Dobra, to było bardzo dziwne. Czasem Enzi ma naprawdę bardzo dziwne jakieś swoje, kurcze, fanaberie. Czy on tutaj... Głowa w betoniarce. Ja nie rozumiem Ferajny do końca, wiecie? Nie do końca rozumiem Ferajny, ale... Ale myślę, że kiedyś zrozumiem. Chwila, Enzi na pewno ma gdzieś tutaj łódkę albo coś. Dobre. Nie będziemy mu w sumie grzebać. Płyjmy od razu do Ej, do Yakimozu, dobra. Albo do Koshiego. Koshi ma chyba ryby. Tak, nie, w sensie Koshi chyba ma te owce. Sorki, że tak gadam jak potłuczony, ale już u mnie jest 24:39 i jestem padnięty, bo nagrywałem vloga. Jak ktoś nie subskrybuje vlogowego kanału, przynajmniej mi się to przypomniało, no to ma link w karcie w prawym górnym rogu. Może sobie tam ogarnąć mój kanał vlogowy. Co ja się tak zmęczyłem, że dzisiaj nagrywałem, to się dowiecie. Dzisiaj w tym sensie w momencie odcinka o 19:00 i będzie gitarka, gdzie jest zejście do podziemi Koshiego. Koshi, gdzie się schodzi do twoich podziemi? O, co tutaj jest? Co tutaj jest? Czy tutaj też się schodzi do jego podziemi? Okej. O nie, to jest jego... O nie, to było jego przecież ten, kopalnia, ale całkiem ładna jest, to trzeba przyznać. Więc pamiętajcie ludzie, jak już zostawiliście łapkę, zasubskrybowaliście mój kanał, no to możecie obczaić kanał vlogowy oraz także coś takiego jak Ferajna Box. Ferajna Box to jest takie pudełeczko, tak jak Mystery Box, chociaż w sumie w Mystery Box chodzi o to, że nie wiecie co jest w środku, a tutaj wiecie co jest w środku. No więc tam są koszulki, są autografy wszystkich z Ferajny, znaczy nie wszystkich, ale mój, MWki, dealerka do Knesa, więc to możecie sobie właśnie obczaić. Gdzie jest to cholerne zejście do podziemi? A tutaj, dobra. No, więc możecie sobie to obczaić. Są także breloczki, portfele, opaski Ferajny i takie różne rzeczy, więc naprawdę warto sobie to zobaczyć. Jest całkiem spoko Ferajna Boksik. Czeka mnie podpisywanie kilkuset zdjęć dla was właśnie. Czy Koshi nie miał czasem owiec? Bo mi się zdawało, że on miał te owce. No, więc ja będę podpisywał kilkaset zdjęć.
bo naprawdę schodzą jak świeże bułeczki, to trzeba przyznać, nie wiedziałem, że aż tyle zejdzie ferajna boksów. Naprawdę schodzi ich bardzo dużo, ale kurczę, błąkam się tak po tej ferajnie, nic nie mogę znaleźć, nic nie mogę zrobić, przynajmniej mamy łódkę już, a dobra, no łódką w sobie przynajmniej gdzieś popłyniemy, na pewno znajdziemy kogoś, kto ma dużo owiec, przefarbujemy je na niebiesko, zrobimy komisariat policji i następnie będzie można, napiszcie innym, żeby się przyznali i żeby złożyli tabliczkę do komisariatu policji, to ja zniszczyłem twoje akwarium. Wtedy policja się tym zajmie. Ja zostaję oficjalnym policjantem ferajny. Słuchajcie, możecie mi zrobić skina jeża policjanta albo coś takiego. Ja bardzo chętnie go przyjmę i będę się zajmował właśnie takimi sprawami jak zniszczenie mojego akwarium, które naprawdę bardzo mnie przejęło. Ja, ludzie, nie okazuję tego, ale ja także mam emocje, wiecie? Ja naprawdę jestem w stanie się przejąć takim czymś i bardzo, bardzo jest mi smutno, jak ktoś mi tak, kurczę, pieczony niszczy akwaria na ferajnie. Dobra, to teraz przefarbujmy te owce. One im nie są już raczej potrzebne nawet w tym kolorze, więc gitara. Dobra. Macie lapis. Wy lubicie lapis, prawda? Lubicie lapis. O. Dobra. Pyk. Bierzemy to. Okej. Ile mamy tego? Bardzo mało. Trzeba będzie wszystkie owce przefarbować w sumie. Tak się okazało. Dobra, przefarbujmy wszystkie owce na niebiesko. To ten. Niech nie myślą, że to jest troll, Dilerek i Dokness, dlatego że to jest przeciwieństwo trolla. Oni, dzięki temu, że ich owieczki zmieniają kolor, to ferajna znowu stanie na nogi, znowu będzie miała swojego stróża prawa, który ich uratuje przed trollami. A pamiętajcie w ogóle, że link do ferajna boksów jest w opisie, bo tak jeszcze nie powiedziałem. A jak już reklamować, to reklamować na 100%, prawda? Koniec przerwy na reklamy, tak. Dobra, to lecimy w takim razie zacząć może... One nie jedzą tutaj, nie? No jakoś kiepsko im to idzie. Jedna... Dobra, teraz mi się nie chce na to czekać zupełnie, ale możemy pójść teraz na wyspę Yakimozo i zacząć budować komisariat. Na razie on będzie... on będzie taki prowizoryczny bardziej, no ale potem jakoś trochę będzie lepszy na pewno, tak myślę przynajmniej, że to się uda. No Yakimozo tutaj nie gra, więc nie wiem, możecie mu powiedzieć, że jak chce, to może zostać policjantem razem ze mną ogółem i jakoś się dogadamy. Najwyżej jak mu nie będzie pasowało bardzo, to przeniesiemy komisariat właśnie z jego wyspy na inną. Teraz mu wykopiemy trochę tego piachu, żeby chłopak się z tym nie męczył sam. Schowamy mu do skrzynki, nie kradniemy mu oczywiście tego piasku, bo pewnie mu się przyda jeszcze. Dobra, tutaj pyk. I tutaj właśnie zbudujemy, gdzie był ten piasek, komisariat policji. Okej. To jest bardzo potrzebne na ferajnie, tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra. Pyk. Okej. Dobra. Wow, dużo tego piasku w ogóle było. Okej, to teraz trzeba go tutaj położyć ogólnie. Dlatego, że no wiadomo. Wiadomo, ludzie, prawda? Okej, tutaj jeszcze jest ten piasek. Tutaj trzeba go też odłożyć. Tutaj też trzeba go odłożyć. Pyk, schowajmy Yakimozo do skrzynki może tego piachu. Dobra. Czy on nie ma innych skrzynek jakichś? Dobra, schowajmy mu. Kurczę. Oj. Ła, no myślałem, że mnie nie walnie. A jednak mnie walnął. O kurde, ile creeperów. Ile creeperów! Yakimozo ma szczęście, że policjant na ferajnie mu to zniszczył, dlatego że dzięki temu od razu wszystko, co zostało zniszczone, zostanie także naprawione na tyle, na ile fundusze policyjne pozwalają, czyli niestety to tylko na paręnaście dirta, bo nie mam zbyt dużo tego dirta.
Nie ma mowy. Już więcej nie niszczysz tutaj. Nie niszczysz, kolego. No kurde. Czemu Ferajna musi zawsze lagować? Okej. Dobra. Mamy teraz pyk. I dobra, możemy budować w takim razie na razie małą chatkę policjanta. Potem ją możemy rozbudować albo coś w tym stylu. I będzie gitara na pewno. Tak myślę, tylko tutaj trzeba będzie zrobić jakąś ładną w przyszłości ten wykładzinkę. Dobra, zrobimy na razie takie coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. To jest idealny kwadrat, ludzie. Idealny, naprawdę. Tutaj będzie wejście. Póki co, no, chatka policjanta nie będzie zbytnio jakaś rozbudowana, no, ponieważ oczywiście policja nie ma dużych funduszy na Ferajnie, bo jeszcze nie ma burmistrza, nawet Ferajny. No, a burmistrz Ferajny, no, to wiecie, no, by dał nam by trochę pieniędzy na rozwój naszej chatki policyjnej. No, ale na pewno oficjalne otwarcie policji będzie widziane na Ferajnie, na pewno je zrobię i będzie wszystko git, prawda? Dobra, tutaj mamy już mało tego. Trzeba będzie tutaj zrobić daszek ogółem. Mam nadzieję, że mi starczy. Chyba mi nie starczy na dach, szczerze mówiąc. O! Starczy idealnie! Lol, takie sytuacje rzadko się zdarzają. Ej, gdzie jest ta wełna? Dobra, tutaj. Kozacko, dobra. Tutaj jest budynek policji. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce się przyznać, no to musi zrobić kartkę papieru. Czy tutaj jest jakieś drewno? Albo tabliczka jakaś? Drewno, dobra, zrobimy sobie tabliczkę sami. Musi tutaj przynieść jakąś... Nie, w sumie po co mi tabliczka? Mam zresztą tabliczkę. Dobra, potrzebne by mi było bardziej w sumie drewienko jedno. To zetnijmy sobie tutaj z drzewa jakieś drewno, jakieś takie, o, pyk. Dobra, bierzemy to. I patrzcie, za chwilę wam pokażę, co musicie napisać po prostu kolesiowi, który zniszczył mi moje akwarium. Pyk, bierzemy takie coś. Okej. Tutaj jest domek policji. Tutaj wrzuć zeznania. Więc tutaj trzeba będzie wrzucić zeznania właśnie, kto to zrobił, ma się przyznać, ma odłożyć napisane na kartce, że to on zrobił. Wtedy to jakoś rozstrzygniemy, akcję policyjną zrobimy. I to by było na tyle tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Oficjalny start policji Ferajny będzie na live'ie. Wtedy mam nadzieję, nam się uda po prostu dobrze wystartować, dobrze wszystko zrobić. I to było na tyle, ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wbijajcie na mój vlogowy kanał oraz Instagram Tritsus, tam wam bardzo serdecznie zapraszam. To było na tyle, na razie.